Cześć, witajcie, z tej strony Anty, a wy jesteście na kanale AntyPJK. To już czwarty odcinek z serii Wiedźmina. W poprzednim odcinku ubiliśmy Gryfa. Dzisiaj wyruszymy w dalszą podróż za naszą Yennefer. Jak widzicie, głowa Gryfa pozostała na naszej płotce. To dziwi mnie strasznie. No ale cóż... Ojejka... Straszne te utopce. Nie będziemy się z nimi wydawać żadną bójkę. Staramy się do celu pojechać. Sprawdźmy na mapie, jak to wygląda. Wrócę do tej karczmy. No tutaj po drodze zadanie jakieś dostępne. Zaczniemy od tego. Ten koń nie chce jeździć tak jak powinien. Właśnie nam tutaj zwalnia, jak widzicie. Odpocznij. Co my tu mamy? Co się stało? Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Tu mamy już wilki. Ciężko było wyjąć mi ten nóż. Nóż miecz. Zaraz mnie chyba zeżną te wilki. Skaczę tu bardziej z tym mieczem jak oszalały. Wydaje mi się, że troszkę trzeba najpierw pograć, zanim można się tak bawić od razu. Nie zadajemy za dużych obrażeń, a dość dużo przyjmujemy, biorąc pod uwagę, że to tylko wilki. Albo brać udział w walkach ze strzygami i tego typu stworami. No to nie dają mnie strasznie. Ochota.
nie poradzę sobie. No to już trzecia próba. Coś się zaczyna tutaj dziać. Strasznie mało daje obrażenia temu wilkowi, biorąc pod uwagę, jak to było z gryfem naszym. Dość dziwne, ale trzecia próba i się w końcu udało. No jedziemy dalej. Jedź, płotka. Naprzód. Kręcisz się tego. No! Kolejne wilki. No dużo tutaj niebezpieczeństw czeka na nas. Idziemy do celu. Prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmę spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, że Silfgardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Drastycznie. Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś?
Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. No, szybko poszło. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z Niemiec, zajmiemy się. Chodźmy. Nie myśmy zaczęli tę burdę. Wymówki, wymówki. Cały ten. I Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak nie ma. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Gdy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebin Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Hermoren. Pamiętam. Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. No jak widać, nasza linia się w końcu odnalazła. Mieliśmy 150 punktów doświadczenia. Bardzo dużo. Myślę, że poziom może nasz znacznie wzrosnąć. I w końcu nas wilki nie będą pożerały. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem
A potem... W galop! Już! O tym jutro. Dobrze? Po audiencji. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sap. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. To by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam pomalutku. Pokaż scenę. Będziemy musieli niestety zakończyć ten odcinek. Duże. Wiedźmin strasznie długie odcinki ma. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na Berżerze. Na czym? Na tym. Krześle. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na półcala. Tak jak już mówiłem, zakończymy ten film. Dokończymy to w następnym odcinku. Ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia. Cześć.